Słowa, które usłyszysz, są prawdą. Te słowa zmienią twoje życie, jeśli pozwolisz. Pochodzą z głębi serca Bożego. On kocha cię. On jest tym Ojcem, którego w głębi serca szukasz przez całe swoje życie. Oto jego list miłości do ciebie. Moje dziecko, może mnie nie znać, ale ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Znam twoje ścieżki. Nawet włosy na twojej głowie są policzone, ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Jesteś z mojego rodu. Znałem cię, zanim jeszcze się począłeś. Wybrałem cię, gdy planowałem stworzenie świata. Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w mojej księdze. Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał. Cudownie cię stworzyłem. Ukształtowałem cię w łonie twojej matki. Byłem twoją podporą od urodzenia, pomocą twoją dłona matki twojej. Mój obraz był przedstawiony niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają. Nie jestem oddalony, rozgniewany, ale jestem pełen miłości. Pragnę wylać na ciebie moją miłość, ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja twoim ojcem. Oferuję ci więcej, niż mógł dać twój ziemski ojciec. Ponieważ jestem doskonałym ojcem, każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie. Ja o ciebie dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Moje plany dotyczące twojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją, ponieważ umiłowałem cię miłością wieczną. Moje myśli o tobie są niezliczone jak ziarna piasku na brzegu morza. Cieszę się tobą ze śpiewaniem. Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić, ponieważ jesteś moją drogocenną własnością. Z całego serca i całej duszy pragnę cię wspierać. Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne. Jeśli będziesz mnie szukać z całego serca, znajdziesz mnie. Rozkoszuj się mną, a dam ci, czego pragnie serce twoje, ponieważ to ja daję tobie te pragnienia. Mogę uczynić więcej, niż sobie wyobrażasz, ponieważ ja jestem twoją największą zachętą. Jestem także ojcem, który pociesza cię we wszystkich twoich kłopotach. Kiedy twoje serce jest złamane, jestem tobie bliski. Tak jak pasterz niesie owce, tak ja noszę cię blisko mojego serca. Pewnego dnia potrę wszelką łzę z twoich oczu i zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi. Jestem twoim ojcem i kocham cię tak, jak ukochałem mojego syna, Jezusa. Ponieważ w Jezusie objawiła się moja miłość do ciebie. On jest odbiciem mojej istoty. Przyszedł pokazać, że jestem z tobą, a nie przeciwko tobie, oraz powiedzieć, że twoich grzechów nie liczę. Jezus umarł, abyś ty mógł dostąpić pojednania. Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. Oddałem wszystko, co kocham, żeby zyskać twoją miłość. Jeśli przyjmiesz dar mojego syna, Jezusa, przyjmiesz mnie. Już nic nie oddzieli cię od mojej miłości. Wróć do domu, a ja wydam w niebie największe przyjęcie. Zawsze byłem ojcem i zawsze będę ojcem. Pytam cię, czy chcesz być moim dzieckiem?
Czekam na Ciebie. Kocham Cię, Twój tato, Bóg Wszechmogący. Coraz więcej katolików, coraz więcej chrześcijan zaczyna bardzo świadomie przeżywać swoją wiarę, zaczyna żyć tą wiarą na co dzień. Jednym ze sposobów jest chociażby ruch odnowy duchowej. Z nami ojciec Wojciech Drążek, szczęść Boże. Ojcze, czym jest w ogóle odnowa duchowa? O, szerokie pytanie. Może zacznę od tego, że jak ja odkrywam odnowę duchową, należę do zgromadzenia misjonarzy z Marian Hill, takiego tradycyjnego zgromadzenia misyjnego, które przez wiele, wiele lat, od ponad 100 lat w tej chwili, zajmowało się budowaniem młodego kościoła w tak zwanych krajach misyjnych. Mówię tak zwanych, bo ta geografia się w tej chwili zmienia. I było to budowanie struktur parafialnych, struktur, które znamy tutaj z naszego kościelnego doświadczenia europejskiego. I myślę, że dochodzimy do takiego momentu i do takiego czasu, że te struktury naprawdę już są w miarę funkcjonujące. Natomiast przeżywamy ogromne pytanie o to, jak doświadczenie duchowe, czy ono jest na tyle głębokie, żeby dla tych tradycji, naszej tradycji europejskiej, kiedy 2000 lat historii, na jakim etapie rozwoju duchowego jesteśmy, co przez ten czas się wydarzyło. Nasze doświadczenie misyjne i docieranie do coraz dalszych zakątków świata z przesłaniem Ewangelii jest niewątpliwie, szczególnie w ostatnim stuleciu, takim bardzo mocnym, charakterystycznym rysem Kościoła. Stąd też wiele zgromadzeń misyjnych, między innymi i moje, tym się przez wiele lat zajmowało. Ciekawą rzeczą jest to, że pojawia się coraz mocniej pytanie, owszem, struktury funkcjonują jak najbardziej, ale gdzie są ludzie? Na jakim etapie rozwoju duchowego są ludzie? Czy Ewangelia jest rozumiana coraz głębiej? Czy bardziej proponujemy, szczególnie w wymiarze misyjnym, naszą zachodnią, europejską interpretację Ewangelii, którą, powiedzmy sobie szczerze, zbudowaliśmy na filozofii greckiej, na prawie rzymskim, a więc te wartości dla innych kontynentów są zupełnie nieznane. Stąd co proponujemy? Czy proponujemy oczyszczoną ziarno Ewangelii, czy proponujemy gotowe, wyhodowane drzewko tutaj na naszej europejskim gruncie, które niekoniecznie przyjmie się na innym gruncie? Myślę, że to jest wielkie pytanie dla współczesnego Kościoła i stąd też my mówimy o odnowie duchowej, ale pytanie jest dużo szersze. Jak
jaka jest kondycja naszego życia duchowego. Zatem ta odnowa duchowa, gdzie jest na tym etapie rozwojów duchowych? Oj, tu pewnie by trzeba jakiejś wielkiej analizy. Nie mam pojęcia, gdzie jest w tej chwili. Na pewno jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna. Po pewnej fascynacji czy pewnym zachwycie tym, co zewnętrzne w religijności, w duchowości, coraz mocniej brzmi pytanie o to, co wewnętrzne. I wydaje mi się, że kierunek podążania będzie ważny. Czy się skupiamy na tym, jak wyrazić to na zewnątrz, co robiliśmy praktycznie przez ostatnie 2000 lat, czy odnajdziemy taką cudowną złotą nić, która w całej tej historii od samego początku, od czasów apostolskich przebiega, która została nazwana nicią mistyczną, kontemplacyjną duchowości, która właśnie nie wyraża się, czy nie szuka swoich sposobów wyrazu na zewnątrz, ale jest poszukiwaniem na poziomie serca, na poziomie wnętrza, na poziomie spotkania, zresztą z przekazów ewangelicznych i listów Pawłowych znamy to bardzo dobrze, że to właśnie my jesteśmy świątynią Boga, że to zamieszkanie Boga w nas jest tym pierwszym, najważniejszym miejscem poszukiwania. Zanim będziemy w stanie odnajdywać Go z łatwością na zewnątrz, potrzeba tego momentu, tego przebudzenia, które pozwoli nam odkryć całą tę Bożą rzeczywistość w nas, w naszym wnętrzu. Ktoś, kto być może nas teraz ogląda, słucha, może się zacząć zastanawiać, no tak, no ale o co konkretnie chodzi? Czy ja w swoim życiu, ze swoją pobożnością, ze swoim praktykowaniem, mogę powiedzieć, że praktykuję tę odnowę kontemplacyjną, czy nie? No, żeby być częścią odnowy kontemplacyjnej, to trzeba bardzo świadomego kroku. Trzeba tę odnowę kontemplacyjną poznać, trzeba zobaczyć, jakimi drogami ona prowadzi. To zdecydowanie tak. Natomiast większość osób, z którą się spotykam, która zadaje takie pytania, pyta o... Właśnie, czy jest coś dalej, poza tym, co już mnie nauczono, poza tym, co przyjąłem w mojej rodzinie, w moim naturalnym środowisku? Czy to jest wszystko, czy tylko doskonalenie pobożności w czasie nabożeństw, czy w mojej prywatnej modlitwie, czy mogę pójść dalej? I odpowiedź jest zdecydowanie tak. Dlatego, że wszystko to, co nazwałbym etapem naszej religijnej pobożności, wierności temu, co zostało nam przekazane, jest tylko punktem wyjścia, jest przygotowaniem. Tak jak trzeba zdać pewne magisterium, trzeba być inżynierem najpierw poprzez dyplom, a potem w praktyce. I praktyka nam często wydaje się będzie powrotem czy udoskonaleniem już znanych praktyk. Wydaje się, że na przestrzeni życia duchowego jest to bardziej zaproszenie do pewnej osobistej przygody spotkania z Bogiem. Gdzie trzeba, i tutaj bardzo wiele osób się na to nie decyduje, porzucić znany grunt. Porzucić to wygodne, bezpieczne miejsce, kiedy wszystko jest uporządkowane, kiedy wszystko według schematu nabożeństw, pór roku związanych z konkretnymi świętami i tak dalej, ale idę w przestrzeń, której nie znam. Jednych z fundamentalnych dzieł, które przynajmniej w ramach ruchu odnowy kontemplacyjnej, którym się zajmuję, jest pokazywane, czy jest wskazywane jako źródło. XIV wieku anonimowy autor napisał Obłok niewiedzy, czy jak niektórzy tłumaczą, chmura niewiedzy. The cloud of unknowing, bo po angielsku powstało w staroangielskim języku to dzieło. Pokazuje, że podróż duchowa zaczyna się od zgody na to, że wchodzę w przestrzeń, której nie będę znał. I później już cały
sposób mojego bycia i budowania coraz głębszej relacji z tą ostateczną rzeczywistością, którą zwykliśmy nazywać Bogiem, będzie poruszaniem się po terenie, który nie znam. Będzie odkrywaniem pewnych przestrzeni, do których nie jestem już teoretycznie przygotowany. Tam nie ma pewności, tam nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Tam jest zgoda na to, że Duch Boży potrafi mnie poprowadzić przez wszystkie trudne etapy tej drogi, a niewątpliwie jest tam wiele trudnych etapów. Trudnych przede wszystkim dlatego, że będą pytaniami o to, co jestem już gotów zostawić, co jestem gotów porzucić. Więc jak czasem zwykłem mówić, droga duchowa zaczyna się od tego, kiedy zamiast dodawać praktykę do praktyki, jestem gotów porzucać, jestem gotów zostawiać to wszystko, co wygodne, co znane, sprawdzone, pewne, zarówno na poziomie dogmatu, jak i na poziomie osobistego doświadczenia. Porzucać nie znaczy odcinać się, bo przecież to, że ktoś praktykuje odnowę kontemplacyjną, nie oznacza, że teraz ma przestać mówić różaniec, czy uczestniczyć w nabożeństwach jakichkolwiek. Dokładnie. Ken Wilberg, jeden z takich, myślę, bardzo znaczących postaci dla filozofii XX, XXI wieku, wypracował taką piękną formułę, która sprawdza się bardzo mocno tutaj. Mianowicie rozwój jest oparty o zasadę włączenia i przekroczenia, a nie odrzucenia, by znaleźć coś nowego. Jeśli zatem mówię o przekraczaniu, o wyjściu z komfortowej sytuacji, nie jest, ma tam nic z odrzucenia. Tak samo jak nie muszę odrzucać rodzinnego domu, żebym wyszedł za płot, żebym rozpoczął drogę, począwszy od tych znanych mi bliskich terenów, aż do terenów zupełnie dla mnie nieznanych, gdzie muszę liczyć już nie na to, że mam odpowiednie przygotowanie, ale że mam ze sobą, nazwę to kompana, może nieładny, który mnie poprowadzi. Mówię o Duchu Świętym. Mówię o tym, który poprowadza i uzdalnia do tego, co bardzo często naszymi ludzkimi siłami jest niemożliwe, czyli porzucanie siebie, porzucanie obrazu siebie, tego idealnego, tego grzecznego, uporządkowanego, spotkanie się z całą przestrzenią szarości, niepewności, nawet ciemnej strony w naszym życiu. Więc to wszystko wymaga przemiany i oczyszczenia. I tutaj wiadomość chyba dla nie wszystkich, może nie dla wszystkich będzie radosna, mianowicie to oczyszczenie, o którym tutaj mówię, na drodze kontemplacyjnej, a potwierdzają to wszyscy mistycy, których czytam, polega na tym, że dokonuje się nie tyle dzięki nam, co mimo nas. Czyli nie jest to przemiana, która będzie wypracowana jakąś formą pobożności, mnożeniem aktów pobożności, ale jest oparta o całkowite zaufanie, o całkowitą zgodę i całkowite powierzenie się Bożej miłości, które jedynie jest w stanie przemienić cokolwiek na poziomie naszego serca. Kiedy myślimy o kontemplacji, najczęściej właśnie myślimy o wielkich mistykach. Zatem jak to jest? Czy to jest stworzone dla tych ludzi, którzy rzeczywiście, przed którymi Pan Bóg stworzył wielkie zadanie, wielkie dzieła, do których ich powołał? Czy to jest dla każdego z nas? No i tutaj dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że podróż duchowa jest zaproszeniem skierowanym do każdego, nazwałbym to, żyjącego człowieka. Więc nie ma wyjątków. To, że znamy pewne osoby z imienia, że znamy ich historię, że znamy ich pisma, znamy ich duchową drogę, jest być może tylko przykładem, zachętą. Natomiast przede wszystkim jest otwarciem na potencjał, na możliwość, która drzemie w każdym z nas. I zatem ruch odnowy kontemplacyjnej jako jedno z wielkich swoich zadań bierze to przesłanie.
dotrzeć z tą dobrą nowiną, że droga duchowa, że głęboka duchowa przemiana jest możliwa dla każdego człowieka, dla każdego chrześcijanina na mocy jego chrztu i darów ducha, ale te dary ducha, mimo że przyjęte i w nas obecne, tylko dzięki drodze duchowej mają szansę się rozwinąć, żyć. Nie mówię tutaj o darach spektakularnych, charyzmatycznych. Dużo bardziej odnoszę się do tych darów, o których mówił Paweł jako o owocach ducha. Pamiętamy w 5 rozdziale listu do Galatów, gdzie mówił, że owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, opanowanie. Więc tego nie da się zaprogramować. Nie można sobie powiedzieć, o, od jutra jestem bardziej kochającym. Jak to zrobisz? Natomiast praktykując drogę duchową, chociażby w prostej formie, takiej jak modlitwa głębi, której ja uczę, codziennie, bo to jest chyba ten fundamentalny warunek, wierność tej praktyce, odkrywam, że mam więcej miłości. Inni odkrywają, że mam więcej miłości. A ja natomiast, nawet jeśli inni mi o tym mówią, to nie cieszę się, o, jak wreszcie mam więcej miłości, tylko mówię, no tak, skąd ja mam więcej miłości? Przecież to nie moja zasługa. Jest też tak, że część z nas kojarzy odnowę charyzmatyczną. Odnowa kontemplacyjna to raczej mniej znane określenie. Zatem jaka jest różnica między jednym a drugim, skoro jedno i drugie odnowa? Po pierwsze, chyba warto się ucieszyć tym, że tak mocno to słowo brzmi. Odnowa. Czyli jako wspólnota Kościoła mamy tę głęboką świadomość, że potrzebujemy przemiany, że potrzebujemy odnowy, że potrzebujemy świeżego spojrzenia, świeżego, nowego myślenia. I odnowa charyzmatyczna, też mi znana i również z doświadczenia, widzę ją bardzo mocno jako ważny punkt zapalenia ognia. A więc coś, od czego trzeba rozpocząć. Oczywiście nie wszyscy tam będą się dobrze czuli, ale jest spora grupa ludzi, którzy potrzebują takiego mocniejszego doświadczenia, które pozwoli im uwierzyć, że całe bogactwo życia duchowego noszą w sobie. I teraz musi być w jakiś sposób przebudzone. I dlatego to byłoby, taka byłaby moja opinia na ten temat, że odnowa charyzmatyczna jest pod procesem inicjacji i pewnie potrzebuje formy dojrzałej w odnowie kontemplacyjnej. A więc wtedy, kiedy już ucichną wszelkie głosy, zgiełk i wszystkie ważne okrzyki radości, jak cudownie, że odkryłem nową drogę, nowe życie i potrzebuję teraz ustabilizować tę drogę. Ona nie jest w stanie nas daleko poprowadzić, gdyby była oparta tylko na emocjach, na zewnętrznych doświadczeniach. Muszę odkryć tę nieustannie przebywającą, zamieszkującą we mnie Bożą rzeczywistość. A więc Trójca Święta w całej swojej tajemnicy i Bożej przestrzeni wypełnia mnie, moje wnętrze. I odkrywanie jej nie dokonuje się w hałasie, nawet w hałasie uwielbienia. Potrzebujemy ciszy. Mój duchowy przewodnik, ojciec Thomas Keating, cytując chyba kogoś, ale on chyba spopularyzował to powiedzenie, mówi: ojczystym językiem Boga jest cisza. Wszystko inne jest tylko kiepskim tłumaczeniem. I dlatego odnowa kontemplacyjna zachęca do tego, abyśmy pozostawili wszystko i spróbowali zasmakować. Grzegorz Wielki już w VI wieku mówił o kontemplacji jako o smakowaniu Boga, jako odpoczynku w Bogu. I myślę, że to ważny moment, żeby pozostawić to wszystko. Kiedy człowiek dotyka tej przestrzeni, że spotkanie z Bogiem nie opiera się na słowach,
nie opiera się na pobożnych myślach, na dobrych intencjach, ale opiera się na tym, co zawsze jest mi dostępne, więc na tym, że jestem. Nie muszę niczego więcej szukać. Fakt, że jestem i fakt, że moje istnienie jest udziałem w Bożym istnieniu, czegoś więcej potrzebuję. Zasmakować tego, zobaczyć. Owszem, na drodze zobaczę jeszcze wszystko inne, co będę musiał pozostawić, nie odrzucić z niechęcią, ale pozostawić, czy pozwolić, aby zostało oczyszczone, by to spotkanie nabierało coraz głębszego wymiaru. Kontemplacja znana jest w Kościele praktycznie prawie od samego początku. Odnowa kontemplacyjna to zdecydowanie nowszy termin. Zatem powiedzmy trochę, oczywiście w olbrzymim skrócie, bo to nie czas i miejsce tutaj na to, żeby powiedzieć o tych założeniach teologicznych. Skąd to się wzięło, z czym to się wiąże? Tak. Z historii może dwa tylko zdania. Przyszedł taki moment, może albo jeszcze zacznijmy wcześniej. Rzeczywiście, kiedy przyjrzymy się czasom apostolskim, szczególnie Pismu Świętego Jana Ewangelisty, czy listom Pawłowym, czy Ewangelii Janowej, zobaczymy ten ogromny wymiar mistycznego przekazu, oparty szczególnie o fundament przede wszystkim jedności Syna, Ojca i Ducha. I my, jako ci, którzy są w tę jedność włączeni, cudowne przesłanie janowe. I Paweł, który pokazuje kolejny etap tej drogi wdrażania, ta jedność jest możliwa dzięki pojednaniu. Paweł jest zwolennikiem wszelkiego pojednania, światła i ciemności, życia i śmierci, więc to się tak może, pewnie dziś używalibyśmy też słowa integracja. I potem to przesłanie, czyli zaproszenie do drogi duchowej, na której zostajemy przemienieni na obraz Bożego Syna, który od zawsze w nas jest, to jest zaproszenie Pawłowe. I to zaproszenie zawsze w Kościele było obecne. Poprzez historię bardzo często musiało tak naprawdę szukać przestrzeni, dziś nazwalibyśmy niszowych, a to pustynia, a to zakony, coraz bardziej zamknięte, wyłączone z tego głównego nurtu. I pewnie gdzieś tutaj dopiero przełom XII wieku, kiedy pojawia się Franciszek i pokazuje, jak radosną, dobrą nowinę można przeżywać w codziennym życiu poza murami klasztornymi. To jest taki wielki przełom. I tak praktycznie do karmelitańskiej duchowości, do Jana, Teresy, przesłanie o tym, że kontemplacyjny wymiar życia duchowego jest naturalnym elementem rozwoju życia chrześcijańskiego, był nauczany oficjalnie. Zmieniło się to, kiedy przyszedł moment kryzysu bardzo głębokiego, czas reformacji, a jeszcze bardziej kontrreformacji, kiedy trzeba było pewnych rzeczy bronić, kiedy pojawia się też oświecenie jako prąd myślowy, który mówi, jak nie udowodnisz, to nieprawda. I w tym momencie całe wewnętrzne, duchowe doświadczenie straciło na mocy przekazu. A ludzie również na poziomie wspólnot religijnych w chrześcijaństwie zaczęli się kłócić, kto ma rację, czyje dogmaty są piękniejsze. I na 400 lat doświadczenie kontemplacyjne zostało gdzieś usunięte na za grube mury klasztorne. Stąd dzisiaj mówimy o zakonach kontemplacyjnych. Owszem, zawsze to był pewien wymiar życia Kościoła, ale straciliśmy tą świeżość przesłania, że kontemplacja jest naturalnym etapem rozwoju każdej drogi duchowej, każdego chrześcijanina. Że nie trzeba być herosem, że nie trzeba być kimś niezwykłym, wielkim i obdarzonym, bo wszystko, co potrzebne, każdy z nas posiada. I tu chyba musimy postawić kropkę, chociaż temat moglibyśmy jeszcze pewnie długo kontynuować, ale już na zakończenie. Jak by ojciec zachęcił do tych, którzy chcą czegoś więcej, co by powiedział, żeby spróbowali? Myślę, że najpierw trzeba znaleźć taki moment, kiedy jestem w stanie stanąć w prawdzie wobec tego, co się dzieje w moim wnętrzu.
stanąć w prawdzie, na ile jestem w komfortowym miejscu i nigdzie się nie chcę ruszać, bo jest mi dobrze. I takich osób będzie wiele. A na ile dotknąłem już takiego miejsca, że jest mi niekomfortowo, mimo że wszystko jest okej. Że wszystko wydaje się płynąć sobie normalnie, moje życie religijne i tak dalej. Ale czuję, że jest we mnie tęsknota większa niż to. Czuję, że życie mnie zaprasza, życie przez duże rzeczy, zaprasza mnie do czegoś nowego. Że to dopiero jest malutkie przygotowanie, dopiero nawet namiastka. Nawet mając 50-60 lat, bo bardzo często osoby, które przychodzą w poszukiwaniu drogi kontemplacyjnej, mają już kawałek życia za sobą. Mają już swoje niepowodzenia. Bardzo często bywa tak, że to przebudzenie duchowe jest albo spowodowane bardzo wielką, choć być może przez lata tłumioną miłością, która jest we wnętrzu serca, ale dużo częściej chyba cierpienie staje się takim najbardziej powszechnym nauczycielem. Czyli bardzo głębokie cierpienie, bliskość śmierci, stawianie sobie realności śmierci jako czegoś, co nie jest teoretycznym założeniem w przyszłości, ale czymś, czego w jakiś sposób już mogę doświadczyć, budzi do stawiania zupełnie innych pytań. Powiedziałbym tak, ten moment przebudzenia poznam przede wszystkim po tym, że zaczynam stawiać zupełnie inne pytania. Nie pytam już o to, czy jestem w porządku, czy jestem okej, tylko pytam o to, czy to, co przeżywam, nabiera sensu, dlatego że jestem wierny temu najgłębszemu mojemu wewnętrznemu zaproszeniu i powołaniu. Tego zaproszenia i powołania nie da się usłyszeć w jakimkolwiek zgiełku, nawet w zgiełku szeptanej modlitwy. Do tego naprawdę trzeba ciszy. I myślę, że będzie takim ciekawym akcentem, gdybyśmy zakończyli właśnie nie słowami, ale zakończyli momentem ciszy. Żebyśmy pozwolili w tej ciszy, aby głos, aby tęsknota, aby prosta obecność przemówiły mocniej niż słowa. Tajemnice bolesne. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa o Grójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Pogrążony w udręce jeszcze usilnie się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Prośmy o ducha modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rzekł Piłat: cóż mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z Nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc:
Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. Wówczas Jezusa kazał ubiczować. Módlmy się o cnotę cierpliwości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium. Rozebrali go z jego szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutwszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego,
brali trzcinę i bili go. Módlmy się, by każdy w życiu codziennym umiał być człowiekiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy go wyszydzili, włożyli na niego
jego własne szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiety, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Prośmy Zbawiciela o cierpliwość w naszych cierpieniach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta.
ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ukrzyżowano Go, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony. A obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Kiedy Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął ziemię aż do godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Panie, pomóż i nam ofiarować siebie dla bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieję nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Wszeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rosarium. Beate Marie Virginis Corona. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salutis mysteriorum contemplatio. Deus in adjutorium meum intente. Domine ad adiuvandum latestine festina. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Misteria gloriosa. Jezus a mortuis resurgit. Quid queritis viventem cum mortuis? Non est hic, sed surrexit. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jezus, celos ad patris gloriam ascendit. Et dominus quidem Jesus postquam locutus est eis, assumptus est in cellum, et sedet ad dextris Dei. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona urodziła to Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona urodziła to Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Spiritus Paraclitus supra discipulos descendit. Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem locco, et repleti sunt omnes Spiritu Sancto. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona nowożyłota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona nowożyłota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, Maria Virgo in Celis Assumpta Est. Invenisti enim gratiam apud Deum. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętym. Maria Virgo in celis regina coronatur. Et signum magnum apparuit in cello. Mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętym. Będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dzisiaj będziemy mówić na temat Eucharystii. Jest to centrum życia chrześcijańskiego. Jest to największy skarb, jaki posiadamy. Eucharystia. Zmartwychwstały Jezus. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Zmartwychwstały Pan jest z nami cały czas. Moi kochani, jest to jedna z najtrudniejszych prawd, która po prostu no, dla naszej logiki myślenia, takiej ludzkiej, no, jest bardzo trudna do przyjęcia. Bardzo trudna do przyjęcia. Moi kochani, ale Pan Jezus daje nam znaki. Znaki wskazujące, wzywające do nawrócenia, do uświadomienia nam, że On jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. On jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. Takim znakiem, bardzo czytelnym znakiem, jest odbicie Jego zmartwychwstającej twarzy na chuście w Manopello. O tej chuście i o tym wizerunku twarzy zmartwychwstającego Pana Jezusa tak mówił święty ojciec Pio. Największy cud, jaki posiadamy w momencie zmartwychwstania, Jezus zostawił odbicie nie tylko swojego całego martwego ciała, ale odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy w momencie przechodzenia ze śmierci do życia. I dopiero w ostatnich latach, to jest na przełomie lat 90., początek obecnego wieku, naukowcy, w większości niemieccy, stwierdzili rzecz niesamowitą. Moi kochani, okazuje się, że na welonie o wymiarach 17-24 cm
oprawiony w srebrny relikwiarz właśnie w tym kościele w Manopello. To jest niedaleko San Giovanni, to jak się idzie do San Giovanni Rotondo, niedaleko Lanciano, znajduje się właśnie ten obraz zmartwychwstającej twarzy Jezusa. Twarz jeszcze jest zdeformowana, jeszcze nie jest, nie ma w pełni przeobrażenia, jeszcze są ślady ran, ale już twarz żyjąca. I ten obraz twarzy Chrystusa został utrwalony w sposób tajemniczy dla nauki, niewytłumaczalny, na starożytnej chuście utkanej z bisioru, z morskiego jedwabia. Tak wyglądało ciało Pana Jezusa złożone do grobu, prawda? Najpierw długie płótno, całun grobowy i później to płótno jeszcze było owiązane takimi opaskami otonia i na głowie były położone dwie chusty. Chusta potowa, którą przyłożono do twarzy Pana Jezusa, kiedy Jezusa zdejmowano z krzyża i na tej chuście jest dosyć dużo krwi, która się wydobywała z nosa i z ust. I właśnie ta chusta z bisioru, o której za chwilę będziemy mówić. A więc Pan Jezus zostawił nam dwa wstrząsające obrazy swojego boskiego oblicza. Jeden na całunie turyńskim, a drugi na tej chuście z Manopello. I obraz ten na pewno nie został namalowany ludzką ręką. To są konkluzje wieloletnich badań naukowców. Podobnie właśnie jak ten obraz, o którym żeśmy mówili wczoraj, z pierwszym rokiem, właśnie obraz Matki Bożej z Guadalupe i odbicie całego ciała Jezusa na całunie turyńskim. Obraz ten fascynuje pięknem i promieniuje życie. Jakkolwiek widzimy jeszcze tutaj właśnie ślady ran, twarz jeszcze nie jest w pełni przeobrażona, jeszcze właśnie no, są ślady po męce. Co jest, to jest, zobaczcie, tutaj widać fragment tego płótna z bisioru i tutaj jest oko, odbicie oka. Nie ma tam najmniejszych śladów farby. Jest obraz, a nie ma farby. To rzecz niesamowita. Jak to jest możliwe? Jak jest możliwy obraz, jeżeli nie ma właśnie najmniejszych nawet śladów farby? Najmniejszych śladów farby, prawda? Co więcej, płótno jest przeźroczyste. To jest zdjęcie zrobione w momencie, kiedy otwierano drzwi do kościoła, bo ta chusta z Manopello jest w ołtarzu, głównym ołtarzu. Jak się otwiera drzwi kościoła, to wtedy, jeżeli światło pada na wprost, patrząc, obraz znika, prawda? Obraz znika. Jak się podłoży, właśnie tam ręka jest podłożona, to wtedy się pokazuje obraz. Te rzeczy no, też widoczny jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, prawda? I przybiera różne kolory w zależności od kąta patrzenia, od światła. Płótno jest tak delikatne, że po złożeniu można je zmieścić w skorupce od orzecha. Bisior to jest morski jedwab, który był najdroższą tkaniną w starożytności. Ten bisior pochodzi z nici, które produkują małże morskie, pinna nobilis. To właśnie, to są te małże morskie. I w tej chwili jest jedno miejsce na kuli ziemskiej, wyspa San Antiochio, niedaleko Sardenii, gdzie wydobywane są te małże morskie i około 2 gramów tego płótna, tego włókna taka jedna małża dostarcza. Bisior jest przezroczysty, delikatny, ogniotrwały jak azbest. Na bisiorze nie można nic namalować. Po prostu jest niemożliwe. Nie przyjmie żadnych kolorów, farb, prawda? Jest ogniotrwały jak azbest.
Konkluzja. Badania naukowe potwierdzają, że obraz boskiego oblicza z Manopello nie mógł być namalowany przez człowieka. Jest więc, jak mówi tradycja, aheiropoietos, nieuczyniony ludzką ręką. I jeszcze taka ciekawostka, mianowicie w 10 tomie prywatnych objawień włoskiej mistyczki Marii Valtorti z 22 lutego 1942 roku zostały zapisane następujące słowa, które powiedział jej Jezus. Wtedy praktycznie ja się po raz pierwszy dowiedziałem o tej chuście z Manopello dopiero po pogrzebie świętego Jana Pawła II w 2005 roku, bo byliśmy w San Giovanni Rotondo, później żeśmy byli w Lanciano, tam gdzie jest ten cud eucharystyczny, i tam w Lanciano jest zakonniku mój: proszę księdza, koniecznie jedźcie do Manopello. To jest tak ważne miejsce jak Lanciano. Ja mówię, gdzie to jest? Mówi, po drodze, niedaleko, jakieś 30 km stąd. Jadąc do Rzymu, skręcicie tylko w lewą stronę i tam. I wtedy po raz pierwszy właśnie tam żeśmy w 2005 roku pojechali. I Pan Jezus mówił Valtorcie takie słowa. To jest rzecz no, naprawdę niesamowita. Chusta Weroniki, bo tak popularnie się określa właśnie tą chustę z Manopello, jest bodźcem dla waszych sceptycznych dusz. Wy, racjonaliści o ziemi, chwiejący się w wierze, którzy przeprowadzacie bezduszne badania, porównajcie odbicie twarzy na chuście z odbiciem na całunie. To pierwsze jest twarzą żyjącego, to drugie zmarłego. Jednak długość, szerokość, cechy somatyczne, kształt, charakterystyka są takie same. Nałóżcie na siebie te dwa odbicia. Zobaczycie, że sobie odpowiadają. To ja jestem. Pragnę przypomnieć wam, kim byłem i kim się stałem z miłości do was. Abyście się nie zagubili, nie stali ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby doprowadzić was do miłości, do nawrócenia, do Boga. Tak mówił Pan Jezus w 1942 roku. Macie dopiero na początku obecnego wieku naukowcy przeprowadzili eksperyment. Nałożyli właśnie odbicie twarzy z Manopello na odbicie twarzy z całunu turyńskiego. I co się okazuje? Zaskakujące odkrycie. Okazuje się, że te dwa oblicza z całuny Manopello w 100% odpowiadają sobie. Zarówno w strukturze, jak i wymiarach. Zgodność jest tak wyjątkowa, tak niesamowita, że trzeba tu mówić o dowodzie matematycznym. To jest ta sama osoba. Tutaj nie ma dyskusji, moi kochani. Prawda? To jest fakt. A z faktem, jeżeli ktoś faktów nie przyjmuje, to albo coś jest nie tak z nim samym, albo jest złej woli, albo po prostu nie funkcjonuje dobrze. O, zobaczcie, w przybliżeniu, tak? Zobaczcie, jeszcze tutaj na nosie jest, ta sama rana jest. Na twarzy, na całunie martwej twarzy Jezusa i na twarzy żyjącej właśnie na chuście z Manopello. Tutaj są jeszcze, tu jest jeszcze rana. Jeszcze twarz jeszcze nie jest, jeszcze jest zdeformowana, jeszcze nie jest, można powiedzieć, w całym swojej krasie, piękności. Jeszcze to jest w tym procesie przechodzenia ze śmierci do życia. Ten moment został uchwycony, prawda? Zostawił nam Jezus odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy. W 100% sobie odpowiadają. To boskie oblicze z Manopello jest relikwią zmartwychwstającego Pana. Jej największym zadaniem jest wskazywanie na Jego rzeczywistą obecność, bo Pan Jezus zmartwychwstał i jest z nami. Kochani, zmartwychwstały Jezus jest z nami. Prawda wiary jest taka, że już w momencie wcielenia Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się, jak czytamy w Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes, z każdym z nas, prawda? Z każdym z nas się zjednoczył. No. I w momencie zmartwychwstania, co się stało z Jego uwielbionym, z Jego człowieczeństwem? W Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Jezus w swoim uwielbionym człowieczeństwie staje się wszechobecny. Jest wszechobecny. Jest możliwa Eucharystia.
Prawda? Zobaczcie, święty Tomasz z Akwinu pisze tak: eucharystyczna hostia jest chlebem całunowym, którym ukrywa się Bóg. Właśnie tutaj na tym zdjęciu widzimy kardynała Meissnera, który właśnie tam pielgrzymował, później pojechał w 2006 roku, tak? Powiedz właśnie to, bo to ja tutaj ta informacja. Tak. Te identyczność podobieństw, kryminalistyka bada 11 punktów na twarzy i jeżeli są te punkty, tam te odległości są takie same, to jest ta sama twarz, nie ma wątpliwości. Zbadano 55 punktów, jest ta sama twarz, tu nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast kardynałem Meissnerem było tak, że papież Jan Paweł II, króciutko przed śmiercią powiedział Meissnerowi: jedź koniecznie do Manopello. I Meissner pojechał między śmiercią a pogrzebem. I podobno wszystkich kardynałów zaczepiał i mówił: musicie jechać do Manopello. Dokąd pojechał Benedykt XVI w pierwszą podróż za Rzym? Do Manopello. My tam byliśmy 2 dni wcześniej. Tak. Więc w 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI tam pielgrzymował i modlił się właśnie przed... Eucharystyczna hostia jest chlebem całunowym, którym ukrywa się Bóg. Moi kochani, Pan Jezus mówił na temat swojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, na temat Eucharystii mówił i ta mowa Jego jest zapisana w 6 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Prawda? Jest długa mowa eucharystyczna. Pan Jezus mówi: kto spożywa moje ciało, pije moją krew, będzie miał życie wieczne. Prawda? Nie umrze. Prawda? Znaczy nie umrze, będzie miał życie wieczne. Kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, niestety nie będzie miał życia w sobie. Prawda? Moje ciało, moja krew jest prawdziwym pokarmem, prawdziwym napojem. Kiedy Żydzi słyszeli to, co mówił Jezus na temat Eucharystii, gdy apostołowie to słyszeli, no byli zgorszeni, to byli Żydzi. Wyobraźcie sobie Żydom taka mowa, że będzie Jezus dawał im swoje ciało, swoją krew jako pokarm, jako napój. Byli zgorszeni. Wielu odeszło. Myśleli, że Jezus no, coś mówi nie tak. To jest niezgodne z ludzką logiką. Jak? On będzie nam dawał swoje ciało jako pokarm, krew jako napój. I wtedy Pan Jezus wypowiada słowa, które tłumaczą sens, istotę Eucharystii. Pan Jezus mówi tak: to was gorszy, gorszycie się, a gdy wywyższycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Zobaczcie, Jezus, Bóg się stał prawdziwym człowiekiem, śmiertelnym człowiekiem. Prawda? I w momencie zmartwychwstania w tym człowieczeństwie, jak pisze święty Paweł, zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. To człowieczeństwo Jezusa było stworzone, prawda? On, osoba boska, słowa, prawda, ma relacje nieskończone, obejmujące całą rzeczywistość, cały wszechświat, prawda? A więc w momencie zmartwychwstania w tym człowieczeństwie zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. A więc Bóg, człowiek, w swoim uwielbionym człowieczeństwie staje się wszechobecny. To jest dla nas niezrozumiałe, bo tego nie możemy zrozumieć. To trzeba przyjąć. To jest prawda objawiona. Dlatego jest możliwa Eucharystia. Jezus rzeczywiście staje się zmartwychwstały Pan. Jest z nami. Pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, żeby dzielić się z nami swoim uwielbionym życiem, żeby dawać nam owoce swojego definitywnego zwycięstwa nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. Dzieli się swoim boskim życiem, daje nam życie wieczne. Za darmo, moi kochani. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice na temat Eucharystii mówi, że Eucharystia jest lekarstwem na nieśmiertelność. Antidotum na śmierć. Za darmo mamy lekarstwo na nieśmiertelność. Słuchajcie, to jest coś,
niesamowitego, prawda? Antidotum na śmierć. To nam Bóg daje. Słuchajcie, to jest dlatego ci, co rozumieją, co naprawdę wierzący są codziennie na mszy świętej. Nie tylko raz w tygodniu, prawda? Jeżeli mogą, to codziennie idą na mszę świętą. To jest największy skarb, największy dar, jaki człowiek może przyjąć. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice na temat Eucharystii pisze tak, że w Eucharystii Chrystus uczynił dar samego siebie, z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie. Osoba boska. To, co konstytuuje osobę jako osobę, to są relacje osobowe. W Bogu Bóg Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca w Duchu Świętym, ale to są relacje nieskończone, prawda? To, co konstytuuje moją osobę, Twoją osobę, to jest relacja Bóg, ja i relacje między nami osobowe z innymi ludźmi, prawda? I to są, wiadomo, to jesteśmy ludźmi. Natomiast tutaj te relacje są nieskończone i dlatego Jezus daje nam siebie właśnie z własnej osoby, w jej świętym człowieczeństwie i cały dar Jego dzieła zbawienia. Eucharystia jest źródłem, zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W niej bowiem zawiera się całe duchowe dobro Kościoła. Pod koniec tej mowy eucharystycznej Pan Jezus mówi tak do apostołów, prawda? Do tych, co zostali, bo część się uczniów zgorszyła, żyć i odeszli. Zostali, jakaś grono 12 apostołów zostało. Ale Pan Jezus mówi tak, pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział, którzy to są i wiedział, kto miał go zdradzić. Prawda? Zobaczcie, kiedy się zaczęła zdrada Judasza? Przestał wierzyć w to, co mówił Jezus na temat Eucharystii. Nie uwierzył w Eucharystii, że Jezus jest rzeczywiście obecny, że On stanie się dla nas pokarmem, prawdziwym pokarmem, napojem. Prawda? Że będzie dawał nam siebie, swoje... Bo dlaczego Bóg? Bóg chce nas przebóstwić. Żeśmy tutaj słyszeli piękne właśnie tu stwierdzenie, że człowiek ma nieskończone właśnie pragnienia, życia, miłości. To jest Bóg w nas wlał te pragnienia, włożył, wszczepił w naszą osobę. I te pragnienia mogą być zaspokojone tylko przez miłość i życie, które jest nieskończone przez Boga samego. Niespokojne w serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Moi kochani, tak samo jest w życiu każdego z nas. Jeżeli przestaniemy wierzyć w Jego rzeczywistą, realną obecność w Eucharystii, zaczyna się proces zdrady Jezusa, tak jak to miało miejsce w życiu Judasza. Zobaczcie dalej fragment encykliki właśnie o Eucharystii świętego Jana Pawła II. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne. Rzeczywiście obecne się staje. To wydarzenie zbawcze. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa staje się rzeczywiście obecne. Bo w Bogu nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Jest ciągle teraz, teraz. I dopóki toczą się dzieje zbawienia, dopóki jest czas, historia poszczególnych pokoleń, to wydarzenie zbawcze jest cały czas obecne dla mnie, dla nas i dla naszego zbawienia. Ciągle, bo ten dramat się rozgrywa w życiu każdego z nas. Prawda? I tutaj pisze Ojciec Święty, ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, decydujące znaczenie, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Uczestniczyć w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Każda msza święta jest uobecnieniem tych zbawczych rzeczywistości, tego
tych najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego zbawienia. Tak w wielkim skrócie na temat właśnie prawdy o Eucharystii, ponieważ są takie okresy, moi kochani, w historii ludzkości, kiedy ludzie przestają wierzyć w Jego realną obecność, kiedy gardzą Eucharystią, kiedy przestają chodzić na mszę świętą, prawda? To wtedy Pan Jezus daje nam znaki wzywające do nawrócenia. Tutaj wybrałem 3 cuda eucharystyczne, taki ostatni cud eucharystyczny, który został zatwierdzony przez Watykan, miał miejsce w Buenos Aires w 1996 roku, 18 sierpnia. Ten kapłan, który tu widzimy na zdjęciu, Alejandro Pezet, odprawiał mszę świętą w katolickim kościele, który znajduje się w handlowej dzielnicy Buenos Aires. I pod koniec mszy świętej, kiedy rozdał już komunię świętą, jedna z kobiet mówi: proszę księdza, tam z tyłu kościoła na świeczniku znajduje się sprofanowana hostia. I on podszedł, zobaczył rzeczywiście, jak jakaś sekta satanistyczna, czy jakiś, no wiadomo kto, prawda, sprofanował tak tą hostię, że nie można było tej hostii spożyć. Więc wziął, włożył do naczynka z wodą i schował do tabernakulum. Prawda? I kiedy w poniedziałek 26 sierpnia ksiądz Alejandro otworzył tabernakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że hostia zamieniła się w taką krwistą substancję, no po prostu fragment ciała krwawiący. Więc zgłosił kardynałowi Bergoglio, obecnemu Ojcu Świętemu Franciszkowi, wtedy był tam właśnie ordynariuszem Buenos Aires, kardynałem. I kardynał Bergoglio mówi: nie róbmy sensacji, poczekajmy. No i czekali. 3 lata, słuchajcie, 3 lata czekali, ponieważ ten znak, ten cud trwał cały czas. Wobec tego kardynał Bergoglio zdecydował, żeby naukowcy pobrali próbki. I tutaj widzimy właśnie to zdjęcia pobrania próbek przez naukowców argentyńskich. Te próbki zostały pobrane 5 października 1990 roku. I ten doktor Castagnon właśnie, który pobierał próbkę, później zostały te próbki przesłane do naukowców w Nowym Jorku i nie powiedzieli naukowcom w Nowym Jorku, skąd zostały pobrane te próbki, żeby im niczego nie sugerować. No i co się okazuje? Tam grupa naukowców właśnie pod przewodnictwem tego znanego patomorfologa, kardiologa norweskiego, właśnie profesora Zugibe Fryderyka, właśnie on pokazuje, zobaczcie, to jest serce człowieka i pokazuje, z którego miejsca, mówi, z tego miejsca została pobrana próbka. On, wybitny specjalista, on tylko po prostu tak, stąd została pobrana próbka, prawda? I co dalej? Stwierdza, że jest to badana substancja, jest prawdziwym ludzkim ciałem i krwią, w której obecnie jest ludzkie DNA. I dalej pisze tak w tym swoim oświadczeniu: badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym. Znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że to serce żyło w chwili pobierania próbki. To serce żyło w chwili pobierania próbki. Dalej. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem. Potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. Jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. Pamiętamy te sceny biczowania, kiedy mówiliśmy, analizowaliśmy rany po biczowaniu obecne na całunie turyńskim. Te bicze rzymskie flagrum
raniły nie tylko plecy, ale brzuch, szczyty klatki piersiowej, uderzając, wyrywały cząsteczki ciała. Zobaczcie, znak, co się dzieje w czasie każdej Eucharystii. Uobecnia się cała tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Stajemy się uczestnikami tych zbawczych wydarzeń. Mistycy, moi kochani, otrzymali specjalny dar właśnie, można powiedzieć, takiego nawet duchowego, ale też no, zmysłowego doświadczenia obecności całego dramatu naszego zbawienia. Bóg, który się staje człowiekiem prawdziwym i bierze z historii każdego z nas cały dramat ludzkiego życia, wszystkie cierpienia, wszystkie grzechy bierze na siebie. Wszystko, doświadczenie śmierci. Bóg bierze wszystko na siebie, moi drodzy. I zwycięża. Przezwycięża. Szatana, grzech, śmierć. Zwycięża. Dokonuje się zwycięstwo w momencie zmartwychwstania w sposób definitywny. I daje nam udział w tym zwycięstwie. Moi drodzy, drugi cud, o którym chcę wspomnieć, miał miejsce właśnie w Polsce. 12 października 2008 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce ksiądz Jacek Ingielewicz pomagał starszemu księdzu, który był głównym celebransem, rozdawać komunię świętą. Kiedy rozdawał komunię świętą, no, przez nieuwagę właśnie Pan Jezus, hostia spadła mu na posadzkę, nie zauważył tego. Kobieta mówi: proszę księdza, Pan Jezus leży na posadzce. Więc on wziął tą hostię, włożył do vasculum, który jest przy tabernakulum, prawda? I ta siostra Julia, którą widzicie tu na zdjęciu, jest to wspaniała siostra. Więc jest ona, moi kochani, siostra Julia, zobaczyła, że w tym vasculum jest Pan Jezus, wzięła to vasculum, to naczynko z wodą, włożyła do sejfu w zakrystii. I zobaczcie, 19 października, około godziny 8 rano, kiedy otworzyła właśnie w zakrystii sejf, ja poczułam zapach chleba, świeżego chleba. I patrząc na to hostię, która była w tym naczyniku, zauważyła, że duża część tej hostii zamieniła się w krwawiący fragment ciała. O, zobaczcie, tak wygląda ta hostia, która pozostała właśnie w postaci chleba, a część właśnie ciała. Moi drodzy, proboszcz zgłosił to arcybiskupowi w Białymstoku. Ksiądz arcybiskup nakazał badania. O, tak wygląda właśnie w Sokółce ten korporał, bo ta hostia została wyjęta z wody i włożona tym korporale, który właśnie jest tak wystawiony tam w Sokółce. I 5 stycznia 2009 roku ksiądz arcybiskup zwrócił się z prośbą do dwóch profesorów, wybitnych specjalistów, patomorfologów, pani Marii Sobanie-Złotowskiej i profesora Stanisława Słukowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, żeby przeprowadzili badania, taką naukową ekspertyzę. Właśnie to są ci naukowcy. My żeśmy tam 2 lata temu pojechali, już cały ten szum medialny ucichł, prawda? Chcieliśmy zrobić materiał na temat właśnie tego cudu eucharystycznego. To są wybitni specjaliści, naukowcy, znani również za granicą. Tą diagnostyką histopatologiczną zajmują się od przeszło 30 lat. No i w tej dziedzinie są naprawdę ekspertami. Mają bogaty dorobek naukowy. I pani profesor nas przyjęła, moi kochani, i pokazała nam te ekspertyzy. Oni badali niezależnie od siebie. Wszelkie rygory naukowe były zachowane.
Wyniki dwóch odrębnych, niezależnych od siebie ekspertyz są całkowicie ze sobą zgodne. Tajemnicza substancja, w którą przemienił się fragment hostii Przenajświętszej, jest z całą pewnością tkanką mięśnia ludzkiego serca. Co więcej, to serce żyje, moi drodzy. To serce żyje. Bardzo cierpi. Bo to oni mogą stwierdzić. To są w oparciu właśnie o tą próbkę pobraną, właśnie oni mogą to wszystko powiedzieć, prawda? Jest w stanie agonalnym, jakby przed zawałowym. Jak Jezus umarł? 3 godziny musiał się podnosić na tych przybitych rękach i nogach, prawda? I serce jego pękło. Dokonał się zawał serca, prawda? Zobaczcie, jaki znak. Co się dzieje w czasie każdej Eucharystii? Uobecnia się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Taki przekaz jest, prawda? Pani profesor pisze tak. Takie zmiany powstają jedynie we włóknach niemartwiczych, odzwierciedlają szybkie skurcze mięśnia sercowego w okresie przedśmiertelnym, agonalnym. To niezwykle tajemnicze zjawisko przenikania się materii białej, hostii z włóknami mięśnia ludzkiego serca było obserwowane, badane i sfotografowane zarówno w mikroskopach świetlnych, jak i w mikroskopie elektronowym, transmisyjnym. Świadczy to o tym, że nie mogło tu być żadnej ingerencji człowieka. Wykluczone, moi drodzy. To, co próbowali wtłaczać nam właśnie mainstreamowe media, począwszy od Gazety Wyborczej, poprzez tam Fakty i tak dalej, te RFM-y i tak dalej. Słuchajcie, to jest po prostu bełkot mediów. To są kłamcy. To są wysłannicy sił zła. Profesor mówi, od tego czasu, proszę księdze, jestem codziennie na Eucharystii. Tak samo profesor. Codziennie naklęcząco przyjmuję. To jest znak dla naukowców, to jest znak niesamowity. Pan Mirosław Rudzki, który jest doktorem habilitowanym, wieloletnim wykładowcą właśnie na Politechnice, który zrezygnował z tej pracy i teraz jest w redakcji moim zastępcą. On patrzył, bo pokazał nam zdjęcia zrobione pod mikroskopem. Dla mnie te zdjęcia nic nie mówią, bo ja się na tym nie znam, prawda? Natomiast on patrzył na to, w szoku był. Niesamowite, mówi. Dla nas, naukowców, to jest znak, to niezaprzeczalny, że to jest cud ewidentny. Tutaj nie ma dyskusji, moi drodzy. Wiemy, co się w Polsce dzieje. Jaki jest atak medialny na Kościół, na kapłanów. I na Eucharystię. Jak pamiętacie dobrze, jak w 2008 roku, co się działo, jaki był szum, jakie były wyśmiewanie. Nawet podali do sądu, prawda, tam ci palikotowcy, czy tam jacyś ateiści, że księża zamordowali człowieka, prawda, wyjęli fragment tamtego, więc podali, że było dokonane morderstwo. No, rzeczywiście, prawda, morderstwo się dokonało 2000 lat temu, prawda. Jezus rzeczywiście został zamordowany. Bóg daje nam te znaki, żeby nam uświadomić, że ten dramat naszego zbawienia staje się rzeczywiście obecny. W Bogu nie ma czasu. W Bogu jest ciągle teraz. Dramat zbawienia się rozgrywa. Jezus, On przeszedł pierwszy tą drogę, mękę i śmierć i zmartwychwstał. A każdego z nas chce przeprowadzić przez całą naszą drogę krzyżową, przez całe nasze ziemskie życie i przez śmierć do zmartwychwstania. Chce nas przebóstwić, jeżeli mu na to pozwolimy. Kochani, dlatego to jest skarb niesamowity. Niesamowity skarb. Jezus, zmartwychwstały Pan, obecny w Eucharystii. I tutaj jeszcze fragment właśnie z tej ekspertyzy profesorów. Profesor Córkowski podkreśla, że materia, z której składa się komunikant po włożeniu do wody, szybko ulega rozpuszczeniu. Natomiast Przenajświętsza hostia z sokułki nie uległa rozpadowi z przyczyn, które dla nauki pozostają całkowicie niezrozumiałe. To już fakt jest niewytłumaczony. Powinna się rozpuścić, bo zwykle się rozpuszcza to wszystko, prawda? Tutaj się nie rozpuściła. Środkowa część hostii zamieniła się w tkankę mięśnia sercowego, tworząc nierozerwalną strukturę z pozostałą częścią białej hostii. Właśnie
Moi kochani, cuda eucharystyczne, wszystkie, i szczególnie ten w Sokółce, i wszystkie, które miały miejsce w historii Kościoła, są znakiem szczególnego objawienia się wszechmocy Boga. Bóg jest pokorny. Wykania, przyjmijmy Eucharystię, jaka to jest pokora Boga. Bóg jest miłość jest bezbronna. Zobaczcie. Bierzemy Jezusa, my kapłani, to jest coś niesamowitego. Prawda? Naprawdę trzeba głębokiej wiary, żeby wierzyć, że tutaj się dokonuje ten największy cud. Ktoś się nie modli, moi drodzy. Jak to nie ma życia duchowego, no to wtedy no to jest na jego, to jest symbol tylko, jakiś symbol. Prawda? To nie jest symbol. Jezus mówi, to jest moje ciało. To jest moja krew. Nie mówi, to jest symbol mojego ciała. To ja jestem z tajemnicą zbawienia mojej męki, śmierci i zmartwychwstania za Ciebie. Bo Jezus umierając, umierał za każdego z nas. A więc Jezus nas wzywa do nawrócenia. Króciuteńko, moi kochani, bo tam blisko Manopello jest Lanciano. Cud eucharystyczny, jeden z najsłynniejszych cudów, który miał miejsce w VIII wieku. Kapłan, bazylianin, a więc z obrządku wschodniego, odprawiał mszę świętą. Miał problemy ze swoją wiarą w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Jak mówią podania z tamtego okresu czasu, kiedy w momencie przeistoczenia miał wątpliwości, no ta hostia zamieniła się w takie fizycznie doświadczalne ciało, a wino fizycznie doświadczalną krew. Po soborze zaczęto kwestionować. Mówili, ale to jest nieprawda, no gdzie tam, tu, słuchajcie, to jest legenda. Dlatego Ojciec Święty Paweł VI polecił naukowcom włoskim, żeby pobrali próbki z tych świętych postaci cudu eucharystycznego i żeby dokonali ekspertyzy. I co się okazuje, moi kochani? Okazuje się, że hostia to jest kompletne ludzkie serce. Zasuszone jest to kompletne ludzkie serce. Są w nim obecne wszystkie elementy, które je tworzą. Jeden z kardiologów w Polsce był niewierzący, kiedy zobaczył, kiedy przeczytał to. Opowiadał jeden z zakonników właśnie, franciszkanów, bo to są franciszkanie tam. Nawrócił się. Komplet, bez żadnych śladów cięcia. To jest niemożliwe. No jak to jest możliwe, prawda? Serce całe bez żadnych śladów cięcia. Po tylu wiekach, od VIII wieku, bez żadnych środków konserwujących się zachowało. Zasuszone jest, ale to są wszystkie elementy, które tworzą ludzkie serce. Prawda? I krew, prawdziwa ludzka krew, grupa krwi AB, taka sama grupa krwi jak na całunie turyńskim, na płótnie, w które zostało zawinięte ciało Jezusa po śmierci. Tyle znaków. To są znaki wzywające nas do nawrócenia. Prawda? Pięć grupek skrzepnięte krwi, właśnie tutaj jest kompletne ludzkie serce. Prawda? Ponieważ jeszcze niektórzy zaczęli kwestionować, mówią, a to byli, wiadomo jak to się, to byli lekarze przekupieni przez Watykan, żeby ogłupiać ludzi. Wobec tego powołano inną komisję, prawda? Komisję wydelegowaną przez ONZ i zweryfikowali, co w 1976 roku. Pobrali próbki i wyniki ich badań potwierdziły naukowe ekspertyzy lekarzy włoskich 1971 roku. Więc tutaj nie ma teraz dyskusji, już nie ma tłumaczenia. Moi kochani, bez modlitwy, bez pogłębienia autentycznego życia wewnętrznego, duchowego, bez odrzucenia grzechu jako największej tragedii człowieka, człowiek nie doświadczy tej rzeczywistości. Trzeba podjąć trud życia wiarą na co dzień. Trzeba wejść na drogę życia wiary i wtedy dopiero właśnie zaczniemy doświadczać i otwierać się na miłość, wszechmocną miłość Jezusa, która promieniuje z Eucharystii. To jest słońce, duchowe słońce, które promieniuje
Tego, moi kochani, jeżeli z wiarą przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu. Słuchajcie, jesteśmy, po prostu my nawet nie wiem jak, chociażby się wydało, że jest pustka w głowie, że nic nie czuję. Ja poddaję się leczeniu, uzdrowieniu, ja mam swoje serce tak, jak jest, oddać Jezusowi. Panie Jezu, uzdrawiaj, przemieniaj. Jezus będzie przemieniał. I nie szukać jakichś doznań. Jeżeli będą doznania, Bogu niech będą dzięki. Jeżeli nie będzie doznań, Bogu niech będą dzięki. Uzdrowienie się będzie dokonywało, ale trzeba przychodzić do Jezusa. Trzeba pozwolić Mu, żeby miał dostęp do mojego serca. Pozwolić Jezusowi, żeby mnie kochał. Prawda? I Ojciec Święty ostrzega nas, abyśmy nigdy nie przyjmowali Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego. Powołuje się na świętego Pawła. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywającego ten chleb i pijąc z tego kielicha. Również ja podnoszę głos, proszę, błagam, zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego stołu z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli 1000 razy dotykamy ciała Pana, nigdy nie będzie mogło nazywać się komunią, lecz wyrokiem, niepokojem, powiększeniem kar. To nie jest przyjęcie sobie takiego symbolu. Boga przyjmujemy. Nie tylko Jezusa, ale z Jezusem przyjmujemy Boga Ojca i Trójcę Świętą. Całą Trójcę Świętą przyjmujemy. Bóg daje nam siebie cały po to, żeby nas przebóstwić, żeby nas przemienić, żeby nas uzdolnić do takiej miłości, jak On nas kocha. Żeby nas uzdolnić do tego, żeby w momencie śmierci, żeby w pełni wejść do nieba, czyli uczestniczyć w naturze Boga samego, bo tylko ta rzeczywistość nas w pełni, można powiedzieć, zaspokoi nieskończone pragnienia naszego serca. Moi kochani, na koniec króciuteńko jeszcze właśnie na temat adoracji. Ojciec Święty, wielkość człowieka, moi kochani, wynika z czego? Wynika z tego, że im bardziej człowiek jest otwarty na miłość i pozwoli się Jezusowi kształtować, Jezusowi obecnemu w Eucharystii, tym bardziej staje się pełnym człowiekiem, prawda? Kochającym. I taki był święty Jan Paweł II. Moi kochani, on adorował Jezusa godzinami. Pisał encykliki, pisał swoje przemówienia przed Najświętszym Sakramentem. Prawda? I pisze tak, pięknie zatrzymać się z Nim, jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach, przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji, w postawie pełnej miłości. Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymywałem dzięki Niemu pociechę i wsparcie. Moi kochani, im Eucharystia, msza święta, jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie nie idzie w niedzielę na mszę świętą, to świadczy o czym? Że on po prostu ignoruje sobie Boga. Że męka, śmierć dla Jezusa Chrystusa jest nieistotna. Jeżeli zamiast na mszę świętą idzie sobie do kina, czy idzie ryby łowić, tam gdzieś do lasu sobie idzie. Słuchajcie, to jest grzechem śmiertelnym, bo to świadczy o tym, że on gardzi Bogiem, odsuwa. Bóg jedynego nie jest istotny. Moi kochani, dla nas, którzy chcemy żyć wiarą na co dzień i chcemy dojrzewać intensywnie do miłości, do nieba, słuchajcie, radzę wam z całego serca, znajdźcie codziennie czas, żeby być na Eucharystii. Zobaczycie, jak wasze życie się przemieni. To jest najlepsze lekarstwo. Najlepszy gabinet piękności człowieka, duchowej, prawda? Żadne, prawda, kosmetyki. Człowiek, który ma Boga w sercu, promieniuje pięknem Boga samego. A ten dar otrzymujemy na Eucharystii. Kończymy. Ziemia się trzęsie, strach się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza.
Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał. Alleluja.